Szczęść Boże, na dzisiejszych zajęciach chciałem omówić wkład kultury chrześcijańskiej w rozwój Europy. Strasznie enigmatyczny, trudny temat. Od czego wyjdę? Wrzuciłem wyszukiwarkę 15 największych atrakcji z różnych miast. I co mi wychodzi? Proszę zwrócić uwagę teraz na pierwszy element. Wpisałem Barcelonę i pierwsze zdjęcie, które z Barceloną się kojarzy, to nie jest stadion piłkarski Camp Nou, ale to jest kościół Sagrada Familia, która jest jedną z największych atrakcji w Barcelonie. Dalej, na tej samej stronie znalazłem, wpisałem Paryż i wyświetliła się katedra Notre Dame. Wpisałem też i Moskwę, tutaj będzie może już nieco inne narzędzie, by trzeba będzie użyć. Podkreślimy to na zielono, tu Kreml i Sobor Wasilia. Bardzo znane obrazy w Moskwie. Do czego zmierzam? W różnych miejscach Europy największymi dziełami kultury, które są przedstawiane, są właśnie dzieła chrześcijańskie. Dlaczego tak się działo? Jak wiemy, dla wszystkich chrześcijan źródłem wiary i wiedzy było Pismo Święte. Przez lata ludzie czytali Pismo Święte, starali się uczynić je swoimi i wyrazić je tak, jak je rozumieli. Ci, którzy potrafili robić to przez rzeźbę, robili to przez rzeźbę. Mamy tutaj obraz Mojżesza Michała Archanioła. Ci, którzy z kolei byli muzykami, czynili to przez muzykę. Organy oliwskie są symbolem i organy jako też typowo kościelny instrument. Inni robili przez architekturę, tworząc wspaniałe świątynie, tak jak ta Bazylika Świętego Piotra. Wreszcie kto inny robił to przez malarstwo. Wreszcie kto inny przez dzieła sztuki pisanej. Gdzie zatem mamy te największe dzieła sztuki kościelnej czy chrześcijańskiej? To są przede wszystkim katedry i kościoły. Dlaczego? Dlatego, że łączą one z sobą piękno architektoniczne. Dla przykładu podałem jeden z niemieckich kościołów, które już mają coś w samym planie budowy kościelnego, czyli są budowane często na planie krzyża. Zawierają rzeźby i tu mamy przykład w Bazylice Świętego Piotra, rzeźby Świętego Piotra. Ta jest charakterystyczna, ponieważ wszyscy i turyści, i pielgrzymi, i przechodząc całują nogę Świętego Piotra, jako ciekawostkę dodam. Wreszcie mamy też malarstwo. Tu akurat jest reprodukcja świętej kobiety Leonardo da Vinci, ale w kościołach stosowano wielokrotnie malarstwo nie tylko na obrazach, ale i ścienne. Była to tak zwana Biblia Pauperum, czyli Biblia dla ubogich, dla tych, którzy nie umieli czytać, aby mogli zapoznać się z historiami biblijnymi. Inny rozdział to jest muzyka. Wspomniałem wcześniej, że typową muzyką chrześcijańską jest muzyka, czy instrumentem są organy. Ale taką pierwotną muzyką był chorał gregoriański, który swoje imię bierze od papieża Grzegorza I Wielkiego, który jako pierwszy ustalił kanon kościelnych śpiewów. I to jest coś w rodzaju takiej muzyki, której fragment teraz byśmy posłuchali, o ile mi się uda go włączyć tu. Jak widzimy, ta muzyka nie jest jakaś bardzo emocjonująca, żywa i z perkusją. Jeden głos z taką oświatą, z tyłu pogłosem, bardzo charakterystyczny. Niemniej jednak jest bardzo trudny do wykonania, właśnie z racji tego, że ma jeden głos. Ale pierwotnym muzyką był chorał gregoriański. Potem muzyka kościelna rozwinęła się w wiele form. Przykładową jest muzyka gospel. Wiemy, że najwięksi twórcy muzyki światowej byli właśnie twórcami muzyki chrześcijańskiej. I takimi postaciami był Jan Sebastian Bach, Jerzy Fryderyk Händel czy Wolfgang Amadeusz Mozart.
Przechodząc do wielkich twórców sztuki, chcę tylko wspomnieć, że ci, których dzieła uznajemy za największe w historii, tu dla przykładu podałem Rafaela, to jest ten sympatyczny pan w czerwonym ubraniu, Leonardo da Vinci czy Michał Anioł, byli właśnie twórcami przede wszystkim sztuki chrześcijańskiej i Kościół z dumą wspomina, że tworzyli te dzieła. Wreszcie malarstwo. Malarstwo chrześcijańskie ma wiele odsłon, podobnie jak muzyka, wiele rodzajów. Ja chcę wspomnieć o jednym, o ikonie, czyli obrazach pisanych, tak, tak, nie pomyliłem się, pisanych, nie malowanych, na drewnie, na podkładzie, mówiącej o pewnej prawdzie teologicznej. Pisanie ikony jest procesem duchowym, religijnym. Te ikony akurat udało się mi kiedyś napisać. I przedstawia Matkę Bożą, która daje Chrystusa, kocha Go i jakby chce pokazać światu. Ale w ikonie wszystko ma sens. I kolor, i kształt, i barwa. Także zachęcam nas do poznawania sztuki chrześcijańskiej, bo na niej wyrasta cała nasza kultura.